ma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Łazienkowska zamknięta, zapalamy, wszyscy oglądamy. No to jeszcze pojedynek z drugiej rundy, ostatni już jaki pokażemy w z tej fazy turnieju. Mieszko Fortuński, lider rankingu Dynamic Billiard Best of the East w tym roku. No po pierwszym turnieju, który wygrał, trudno żeby było inaczej. Ten ranking Mieszko wygrywał w 2013 roku, tak jest? A w zeszłym roku wygrał chyba ten ważniejszy, bo ranking Polski był na Mistrzostwach Europy. Stamtąd przywiózł tytuł Mistrza Europy drużynowo. Dobre ostatnie te miesiące Mieszka Fortuńskiego, to nie ulega wątpliwości. Zobaczmy ten układ. No jest taki, że Mieszko będzie musiał raczej myśleć nad sejfem teta tutaj. Mieszko przed chwilą pokonał Sebastiana Batkowskiego. To dzisiejszy wynik. A Hubert Łopotko, którego zaraz zobaczymy przy stole, ale genialny sejf. Dobrze widzę. No zdaje się, że będzie miał Łopotko problem. Hubert Łopotko pokonał Marcina Kubalskiego. Nie, jednak jest do zagrania, jak się okazuje, dwójka. Tak jest. No i Hubert Łopotko, szanowni państwo, kiedy ktoś w połowie pierwszej dekady trwającego stulecia, więc jakieś 10-12 lat temu, zaczynał przygodę z bilardem, ten od nazwiska Łopotko zaczynał wymienianie tych najbardziej tych najważniejszych zawodników, bo w 2013 roku Hubert Łopotko był brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Wygrał przy okazji 3 poltury. Był też mistrzem Polski, no ale to wszystko historia sprzed co najmniej 3-4 lat. Z Mieszkiem mierzył się 4-krotnie dotychczas Hubert. 2 razy wygrał, ale 2 razy przegrał. Tylko że ostatni pojedynek miał miejsce bodaj 5 lat temu. No i tymczasem Łopotko, który chyba już tak na dobre wraca do bilardu, radzi sobie i to całkiem dobrze z tym układem. Jest znakomita ta pozycja do siódemki. A dlaczego zakładamy, że Hubert na dobre wraca do bilardu? Z tej prostej przyczyny, że otworzył niedawno klub bilardowy w Białej Podlaskiej, to jest województwo lubelskie, gdyby ktoś miał wątpliwości. I coraz częściej jego nazwisko pojawia się w rankingach w tym sezonie, a zatem to może i dobrze, bo to taki na pewno zawodnik, który jest w stanie wnieść cokolwiek do pejzaża tej polskiej czołówki. I zatem 9-1 dla Huberta Łopotki, ale nie ma 1-0 dla Huberta Łopotki. No to jest właśnie urok tej 9. Mieszko specjalnie w tej partii się nie nagimnastykował, nie licząc rozbicia. A teraz dostaje na stosunkowo prostą bilę na pierwszy punkt. 1-0 dla Mieszka Fortuńskiego. I teraz rozbijać będzie Hubert Łopotko. Tymczasem ustaliłem, że Mieszko Fortuński wczoraj grał w pierwszej grupie. No to nie było trudne akurat do ustalenia.
minutę, może za chwilę, po rozbiciu Łopotki. Zobaczmy powtórkę. No i Mieszko przegrał z Kamilem Szonszorem w swoim pierwszym meczu 7-1. No to jest dobry turniej Kamila, tak trzeba to określić. Potem wygrał z Adamem Ściszem, Piotrem Ostrowskim i Arkadiuszem Maciołem. A dzięki temu oglądamy go tutaj. Hubert Łopotko. Za chwilę zobaczymy. Na razie wiemy, że ma dobry układ. Stać go na partię z kija. Te partie z kija Hubert z lubością wrzuca na Facebooka filmiki. Zadbał teraz o to, żeby czasem nie było potrzeby grania z chińskiego snookera. Bardzo, bardzo dobrze radzi sobie z tym układem zawodnik z Białej Podlaski. Podlaskiej oczywiście. No to też wychowany Gugelsów, jakby nie patrzeć. To łączy między innymi Mieszka i Huberta. Obaj reprezentowali barwy uczniowskich klubów sportowych. I powiedzmy, że obaj z podobnymi sukcesami. A Łopotko... Hubertowi wystarczyły dwa pojedynki, miękka została ta miękkość w grze Huberta przy tej dolnej rotacji. Wystarczyły dwa pojedynki z Agatą Sokołowską i z Wojciechem Stowką, żeby awansować do dzisiejszych gier. I tym razem jest punkt, mamy 1-1. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Łazienkowska zamknięta, zapalamy wszyscy, oglądamy Polską Ligę Bilardową. No już, zakładamy kapcie, fotelik, TV Sports, oglądamy bilardową ekstraklasę. Panowie, konsalne walczą o Mistrzostwo Polski, kibicujemy, raz, dwa, trzy! Jest już Mieszko Fortuński, no mocno, mocno, ale znowu biała, zobaczmy powtórkę, czy kij to przetrwał. No przetrwał, przetrwał, solidna to musi być konstrukcja. No i teraz Łopotko z białą do dyspozycji, z tym układem chyba powinien sobie poradzić, bo trudno tutaj wskazać na jakieś problematyczne pile. W każdym razie zwycięzca zagra w ćwierćfinale z Mariuszem Skonecznym lub Markiem Kudlikiem, w zależności od rozwoju tego meczu. Tymczasem w innym pojedynku, w trwającym już pojedynku ćwierćfinałowym, Karol Skowerski prowadzi 3-1 z Kamilem Szonszorem. Inną parą jest na pewno mecz Czarneckiego z Kapłanem. Sroczyński czeka na Szewczyka lub Trajdosa. No a właśnie tutaj jeszcze nie znamy pary. Pierwszej finałowej. Ktoś tutaj chyba dla żartów pisał, że Skowerski jest już w półfinale w tablicy. Łopotko zaczyna podejście. Tymczasem właśnie wywołany został mecz Tomka Kapłana z Michałem Czarneckim. O ile pamiętam, tak jest. No i teraz ważne pytanie, co z tą trójką? Jest to dobrze, jest to dobra pozycja do czerwonej kuli. No warto zadbać teraz o to, żeby nie zostawić sobie zbyt dużo kąta na piątce, bo to może jednak troszeczkę sprawę komplikować potem. Tym samym, no jakby tu pozycjonować bezkolizyjnie, w dół mierzy. No i właśnie tego się można było obawiać, chociaż chyba jeszcze jest pod kontrolą, ale gdyby zagrał mocniej, byłby ewidentny problem.
Czy nie za mało tej dolnej rotacji? No, mógłby Hubert Łopotko być bardziej zadowolony, gdyby nie musiał teraz obchodzić górnej połowy stołu, ale może zobaczymy efektowne zagranie. Tak jest, jedna banda, druga, trzecia. No jeszcze. No i starczy w zasadzie. Teraz jest perfekcyjnie. I prowadzi 2-1 Hubert Łopotko. Łopotko otworzy kolejną partię. No, może mieć ogromne znaczenie to, że udało mu się przełamać Mieszka w poprzedniej. Przypomnijmy, Mieszko zgubił białą z rozbicia. Dwie co najmniej kule. No i widzimy kolejne znakomite rozbicie. Zobaczmy powtórkę, chociaż chyba pochopnie pochwaliłem. Jak to się stało, że ta czwórka się tam znalazła? Odkręciła się, no właśnie. Chyba jednak nie będzie do dyspozycji niebieska kula w tej chwili. W tle, czyli na stole, który widzę bardzo dobrze, zagrają sobie Kapłan z Czerneckim. Mam nadzieję, że panowie będą dbali o wynik, który będę mógł w miarę na bieżąco przekazywać. Tymczasem zobaczmy. No nie ma teraz dwójki Hubert Łopotko. Push out. Na skok, do skoku zaprasza Mieszka, tak możemy chyba powiedzieć. Mieszko nawet podszedł oczywiście do stołu, ale nawet nie wziął żadnego kija, bo nie wiedział, który wziąć i nie wiedział, czy w ogóle jakikolwiek będzie potrzebny. A zatem Hubert Łopotko ma to, co chciał. Będzie skakał nad siódemką. No trudne będzie tutaj to wbicie. I tak zachodzę w głowę, czy to aby było najbardziej rozsądne rozwiązanie. Może to będzie skok taki, po którym dwójka uderzy w bandę i w ostatecznym rozrachunku wbije ósemkę, niewykluczone. Chyba to właśnie mierzy teraz Łopotko. No chcielibyśmy, żeby się zameldował nam w tym sezonie bodaj po raz pierwszy na stronie telewizyjnej z takim zagraniem Hubert. Widzimy tutaj, co trzeba zrobić. Zbyt centralnie, chociaż może jeszcze cudem nie. Zostanie z tego safe. Nie chcąc, nie chcąc, Mieszko jednak będzie musiał omijać siódemkę w drodze do dwójki. Udało się tego uniknąć po push-aucie. Nie uda się zapewne teraz. Na jedną czy dwie bandy? Na jedną, mocno. Ale dlaczego aż tak mocno? Jakby lekko zrezygnowany był Mieszko. Sierżant tutaj szukał zamieszania, szukał być może lustra, dubla, kombinacji, wszystko w jednym. W efekcie zapewne miała wpaść ósemka, ale poniósł ryzyko, które raczej się nie opłaca. Łatwo ma tą trójkę, teraz Hubert Łopotko, jest dwójka oczywiście. Ale troszeczkę uciekła biała. Może coś my mamy bardziej na bieżąco, jeżeli chodzi o wynik. 3-3 już remisuje Szonszor ze Skowerskim, Szewczyk ze Sroczyńskim zaczęli. Hubert Łopotko jest już przy bili brązowej.
Brązowa, czarna i dziewiątka, no trudno wyobrazić sobie było, bo za chwilę nie powiększył prowadzenia. Tak jest, teraz już delikatnie. Dziewiątka na 3 do 1, a zatem pora na reklamę. Jest już gotowy Mieszko Fortuński. Poprzednie jego rozbicie biała w łuzie, a teraz... No teraz też ta biała trochę poza kontrolą po kolizji z jedną z kul, ale na stole zostanie, zobaczmy powtórkę. Dużo więcej niż pół żałt Mieszko tutaj raczej nie zagra. Tyle tylko, że Mieszko to jest akurat taki zawodnik, który no nie pęka, on po prostu zdaje się mieć odpowiedź na każdą bilardową zagwozdkę na stole. Czasem się nie uda, ale zwykle każdy plan, który na początku wydaje się być szalony, po chwili, po dłuższej refleksji wydaje się, kurczę, to było możliwe. Ale teraz push out. I zostawia szansę na wbicie Hubertowi Łopotce teraz z tej dwójki Mieszko. Ale rozsądnie Hubert, nie daje się podpuścić, tyle tylko, że myli się na tym sejfie. Widzimy dwójka tutaj. Jak do trójki ucieknie troszeczkę w górę z tyłu biała bila, gdzieś w okolicy środka, no jest bardzo dobrze. Teraz znowu trzeba było mocniej, bo kąt jakiś tam pojawił, nie pozwalał zagrywać bezpośrednio. Wojciech Szewczyk pokonał Wojciecha Trajdosa 7 do 5. Nie wiem, czy o tym wspominałem, chyba nie. Tymczasem Mieszko tak podchodzi i ciska, tak jak bilardowe gromy, mocno i skutecznie, a przede wszystkim precyzyjnie. No i spójrzmy na tę ósemkę, czy tutaj może mieć potem z nim jakieś problemy. No, na pewno rozsądniej, na pewno Mieszko wie, że chyba lepiej by było, gdyby znalazł się pod ósemką i dziewiątką, wtedy łatwiej byłoby bezkolizyjnie wyprowadzić czarną. A jednak będzie chyba troszeczkę chciał zmienić jednak pozycję dziewiątki Mieszko, to raczej nieuniknione. Tak jest, ale pod pełną kontrolą to zagranie. I mamy 2 do 3. Hubert Łopotko po raz kolejny, dotychczas te jego rozbicia służyły mu całkiem nieźle. Jak będzie tym razem, za kilkanaście sekund się okaże. No i teraz pytanie, gdzie jedynka? No wisi nam w powietrzu partia z kija, zobaczmy w powtórce dlaczego.
usunie jeszcze szablon Hubert. Nie będzie zostawiał tego na później, bo przy takim układzie podchodzi do stołu raczej z jasną, klarowną, jednoznaczną intencją. Wbijać dziewiątkę. Czasem tam Tomek Kapłan, tego Państwo nie widzą. Będzie starał się bardzo wysoko wskoczyć. Nie poznam rezultatu tego zagrania, ale proszę mi wierzyć, wysoko musiał zbić białą teraz Tomek. To taka dygresja, wróćmy do tego, co się dzieje u Huberta Łopotki. No znakomicie, znakomicie, zobaczmy powtórkę. Dużo, dużo tej lewej rotacji, perfekcyjnie, bezkolizyjnie wyprowadza białą do niebieskiej. Jest tutaj taki wyrzucający kącik, ale czy on ma jakieś znaczenie? No takie ma znaczenie, że teraz może nas Hubert uznaczy kolejnym widowiskowym zagraniem. Może mnóstwo dolnej rotacji jeszcze takiej zewnętrznej? Czemu nie? Nie, chyba jednak nie do końca. Jednak w tę stronę, jak on to zrobił teraz? Kapitalnie, Hubert Łopotko. Dobrze, że ten człowiek wrócił do bilardu. Znakomicie, no wydawało się niemożliwym, by bezkolizyjnie wyprowadzić białą przez tę dolną połowę stołu. No teraz mogło być różnie. No już wszystko, co w tym układzie było trudne, wydaje się być za Hubertem Łopotką. Jeszcze tylko trzy proste wile. Po znakomitej partii z kija Hubert Łopotko prowadzi 4-2. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Łazienkowska zamknięta, zapalamy wszyscy, oglądamy Polską Ligę Bilardową. No już, zakładamy kapcie, fotelik, TV Sports, oglądamy bilardową ekstraklasę. Panowie, Konsalnet walczy o Mistrzostwo Polski. Kibicujemy! Raz, dwa, trzy! Mieszko Fortuński, no teraz zadbał o to, żeby biała w żadnym niepożądanym kierunku się nie wybierała przypadkiem. Zobaczmy powtórkę. Zbija się w powietrze, zostaje na środku stołu. No i teraz to Mieszko będzie miał szansę na partię z kija. Nie, to jest prosty układ. To jest bardzo, bardzo prosty układ. Dobry mecz oglądamy, trzeba powiedzieć. 6 partii, 25 minut. No, tak realne gry to myślę, że te 21. No i nie jest zadowolony Mieszko, to jest kąta nisko. Przykład jaki będzie musiał albo znaleźć inny sposób, albo bardzo intensywną dolną rotację zastosować. Delikatnie i jest perfekcyjna pozycja do piątki. Teraz z górą zostawił sobie kącik, żeby nie musieć zbytnio kombinować z pozycjonowaniem do brązowej. Dobrze to wygląda i dobrze to się udaje.
Jak dwie bile dzielą mieszka od zniwelowania części strat. No. A zatem trzeci punkt dla Mieszka Fortuńskiego. Taki wniosek mi przyszedł do głowy po dogłębnej analizie tabeli, że w kolejnym pojedynku to też będzie ćwierćfinał, pokażemy zwycięzcę tego meczu w starciu z Kudlikiem albo z Konecznym. Byłbym głęboko zaskoczony, gdyby było inaczej, a teraz zobaczmy rozbicie Huberta Łopotki. To jest powtórka i jest dobrze. Nie, nie jest dobrze, czegoś tutaj zabrakło, zdaje się, że... Aha, zatem zabrakło bili, która przeszłaby przez linię pola bazy albo wpadłaby do kieszeni. Innymi słowy, illegal break. No i to jest woda na młyn dla Mieszka. Jest piątka, no i teraz bardzo ważne zagranie, pozycjonowanie. Z piątki na szóstkę, tam jest ciasno obok zielonej kuli. 1:1 u Kapłana i Czarneckiego. No i czy to jest dobre pozycjonowanie? Wydaje się być znakomite. Tak, teraz ładna to dolna, miękka taka rotacja. Nic dodać, nic ująć. Mieszko Fortuński, partia z podejścia i mamy 4:4. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Łazienkowska zam... W tym meczu 4:4, tymczasem Skowerski prowadzi 5:4 z Kamilą Szumszorem, Szewczyk ze Struczyńskim 1:0, Czarnecki i Kapłan, o czym już wspominałem, remisują po 1, znowu z dużą starannością o to, żeby biała nigdzie nie uciekła w niepożądane miejsce. Mieszko Fortuński, zobaczmy to jeszcze raz. Czy coś wpadło? Zdecydowanie. Czy jest możliwość zagrywania żółtej? Już niekoniecznie. Zobaczmy. No nie ma sensu tutaj skakać, to by było zbyt karkołomne. Przede wszystkim trudne do wykonania. Będzie push out. Tak jest. No i na co ten push out pozwoli Mieszkowi? No, przyznam, że przez chwilę zachodziłem w głowę, czy czasem, no z tej kamery tego nie ustalimy, czy czasem właśnie dwójka nie odcina dostępu do jedynki, ale patrzę na stół na żywo i widzę, że nic takiego nie ma tutaj miejsca. Raczej nie będzie mógł wbijać żółtej kuli do środkowej kieszeni Łopotko, zatem będzie szukał pewnie tutaj sejfa. Tak jest, od bandy biała, no to nie jest zagranie
Na pewno godna owacji, zobaczmy. Biała nie schowała się za dwójką, jedynka nie schowała się za piątką i co więcej, no kto wie, czy tutaj nie jest właśnie. Mierzy teraz kombinację Mieszko Fortuński i trudno mu się dziwić. Zobaczmy, te bile są blisko, niemalże w linii ustawione, tylko że trzeba będzie na sporym dystansie operować białą bilą. Jeszcze dość intensywnie ścinać jedynkę, no ale to będzie ta kombinacja zapewne, chyba że... Tak jest, w drugą stronę, czyli najpierw jedynka, potem dziewiątka, no i to ryzyko się może nie opłacić. Zobaczmy. Polecam przede wszystkim reakcję Mieszka, chociaż Państwo tego nie widzą. Zostawia układ Hubertowi Łopotce i zostawia też, nawet gdyby Hubertowi specjalnie się nie chciało, to może pozycjonować zaraz na kombinację z dwójki. Ale nic z tych rzeczy, po kolei, tak, jeżeli tą kombinację miałby zagrywać, to znajdzie na nią mes, to może w zasadzie z każdej bili na stole, tylko że to nie ma w zasadzie sensu. Dwójka, trójka, czwórka, siedzą tutaj ludzie, ktoś pstrykał, no jakbym wiedział, kto pstrykał, to bym Państwu powiedział, kto zdobył punkt, tylko nie zdążyłem. Więc jednak opcja kombinacji już padła. Nie będzie nią zainteresowany Hubert Łopotko. I słusznie, bo ten układ był dość prosty. Lubi sobie Hubert dodać taką rotację, która po odbiciu od bandy się ujawnia. To pozwala mu w efektowny, a przede wszystkim skuteczny sposób pozycjonować, tak jak teraz. Trzy proste bile, w zasadzie grając na stopa, każdą z nich osiągnąłby dobry efekt. Tutaj z przesunięciem takim dość dynamicznym. I znowu dynamicznie. Oto dziewiątka na 5 do 4 dla Huberta Łopotki. I mamy 5 do 4. Tym trasem Kamil Szonszor prowadzi z Karolem Skowerskim 6 do 5. Tutaj dystans się nie zmienił. Do 7 gramy ćwierćfinały. Szewczyk Sroczyński wciąż 1 do 0, a Kapłan z Czarneckim 2 do 1 prowadzi. Tymczasem tutaj 5 do 4 i rozbijać będzie Hubert Łopotko. No i czy to jest, no to jest przede wszystkim faul. Zobaczmy powtórkę, nie ma sensu rozstrzygać, czy to było dobre rozbicie, czy odpowiednia liczba bil wpadła do łzy i przekroczyła linię pola bazy. No byłoby to dobre rozbicie. Mieszko dostaje szansę na doprowadzenie do remisu szybciej niż by tego oczekiwał, mi się wydaje. Jedynka, dwójka, no to jest prosty układ. Jest już przy czerwonej kuli Mieszko. Nie, no tutaj nic chyba złego się mu nie przytrafi w tej partii. Zobaczmy. Czwórka prosta. Jest tutaj dosyć kąta. No myślę, że wystarczająco dużo ma go Mieszko. Podobnie jak teraz na siódemce.
Jak będziemy sobie przerzucać te kamery z prawej przez środek na lewą, bo nie wolno z prawej na lewą. I teraz urozmaicimy? No, z bandy, ale to nie powinno stanowić większych przeszkód. Tak jest, a więc kolejny remis. Let's watch the Łazienkowska zamknięta, zapalamy wszyscy, oglądamy polską ligę bilardową. No już, zakładamy kapcie, fotelik, TV Sports, oglądamy bilardową ekstraklasę. Panowie, Konsalnet walczy o mistrzostwo Polski. Kibicujemy! Raz, dwa, trzy! No taka ciekawostka, Karol Skowerski kończy na ćwierćfinale swój udział w Dynamic Billiard Best of the East Polish Open w Mikołowie, a Kamil Szonszor drugi raz z rzędu na podium turnieju rankingowego, tymczasem rozbija Mieszko Fortuński i rozbija bardzo mocno, zobaczymy z jakim efektem, chyba się tam wyłoniła ta jedynka z trójki, sprawdził to Mieszko, Szonszor teraz poczeka na Sroczyńskiego lub Szywczyka. Mieszko nie jest do końca zadowolony, a zatem właśnie to jest kij do skoku w jego ręku, czy kij do gry? Kij do gry zdecydowanie. Zobaczmy. No szkoda, że nie przechodzi ta trójka, bo być może Mieszko by nam tu pokazał, jak się gra długą, skuteczną rotację. Co to będzie? Masę? Tymczasem Kapłan i Czarnecki mają po dwa. Czasem naprawdę chciałbym, oglądając mecze Mieszka, znaleźć się w jego głowie, tylko wtedy mam taką myśl, taką obawę, że mógłbym zabłądzić po prostu. Trzy do dwóch, któryś z dżentelmenów prowadzi. Kapłan albo Czarnecki. No w każdym razie skupmy się na tym, co tu Mieszko próbuje zagrać. Oczywiście ma do zagrania, ma możliwość zagrania push-outy i taki wariant wybiera. No i kto wie, czy nie zostawia teraz dubla łopotce. Nawet jeżeli zostawia, to nie zostawia odpowiedniego kąta, ani w ogóle niewiele kąta, dzięki któremu łopotko mógłby pozycjonować na dwójkę. Dobrze. No, milimetry decydują o tym, że jednak to nie jest skuteczny save. No, w tym meczu jeszcze takiej gry taktycznej nie oglądaliśmy i źle teraz Mieszko. Mam nadzieję, że tym razem sobie krzywdy nie zrobi. I ciekaw jestem, jak Hubert Łopotko będzie chciał pozycjonować do dwójki. No już jedno takie znakomite zagranie, obejście stołu odwróconą rotacją nam pokazał. No tutaj wcale nie będzie o to łatwiej. No tak, szablon warto by usunąć. Tylko, że będzie chyba musiał ustawić wyższy mostek jeszcze z nadósemki. Nawet najintensywniejsza dolna rotacja tutaj niewiele może dać wobec ryzyka kolizji białej z trójką i z piątką. I zachodzi zatem pytanie, czy opłaca się to w ogóle wbijać? I czy na przykład nie opłacałoby się bardziej, jeśli złożyłby się do takiego strzału przede wszystkim, zagrywać tego od bandy? Wysoki ten mostek. No i to jest... oczywiście nie jest faul, to jest kick. Zobaczmy, bo chyba tutaj się coś ciekawego wydarzyło. No i jeszcze save. Hubert został tutaj upomniany przez dyrektora turnieju o obowiązku wpuszczenia koszulki w spodnie. No i jak z taką wschodnią swadą Hubert odpadł, że ona sama wylata. Więc tak jak
jak zdaje się, maszynek w karabinie magazynek w karabinie maszynowym u Pawlaków. W każdym razie z tego błędu Łopotki zrodził się sejf. Mieszko próbuje odpowiedzieć i... No i proszę bardzo. Dba Mieszko o to, żebyś nam tutaj ciśnienie nie spadło zbyt nisko. Chciałbym zobaczyć sędziego Ziemowita Janaszka, jak teraz Mieszko uspokaja. Rzecz dotyczy tego, że ma Łopotko tutaj możliwość wbijania żółtej kuli. Jeżeli ją wbije, to pozycję dostanie niejako z automatu. No właśnie, widzimy. Pytanie tylko, czy ma dosyć kąta Łopotko? No nie ma tego kąta zbyt wiele. Trzeba będzie tutaj popracować. Jest... No teraz jakby na złość za dużo kąta. Kapłan Czarnecki po 3, a więc tam też jest ciekawie. Delikatnie teraz, no i panuje nad sytuacją Hubert Łopotko. Zakładam, że sporo osób nas teraz ogląda, bo już taka pora. Dzisiaj wyborów na szczęście nie ma. Tymczasem Hubert Łopotko pewnie zmierza po 6. punkt. Jest już przy 9. Zatem 6-5. Hubert Łopotko po raz ostatni rozbija w tym pojedynku. Zobaczmy powtórkę i będziemy mieli nieco większe pole do polemiki. Jak sama nazwa wskazuje, niejako nie. To jest rozbicie, które do stołu zaprasza Mieszka Fortuńskiego. Mieszka, który już teraz sprawdza możliwość zagrywania kombinacji na początek podejścia. No i radzi sobie z wbiciem dobrze. Dodał jeszcze specjalnie tutaj Mieszko zewnętrznej rotacji, by nie uzyskać zbyt dużego kąta na dwójce. Teraz z dołem zapewne dużo tej dolnej rotacji nam pokaże. No i gdzie się zatrzyma? Za daleko już teraz wiemy. Oj, zaryzykował Mieszko. Będzie teraz mierzył kąty. I kapitalnie Mieszko Fortuński wybrnął zdecydowanie. Jeszcze zagrał z taką siłą, że ma szansę na wbijanie czwórki. Ma szansę tutaj w ogóle zrobić coś konstruktywnego z różową kulą. Nie stracił nad nią kontroli w żaden sposób. Dubel, kolejny,
A to jest Mieszko. On bardzo szybko się nakręca, ale bardzo szybko też stygnie. Jeżeli chodzi o emocje, to naprawdę potrafi nad nimi wbrew pozorom Mieszko panować. Teraz czy nie za krótko? No, jest dobrze. Zostaje jednak dziewiątka na stole, no i niewykluczone, że to ostatnie zagranie w tym meczu. Hubert Łopotko, szanowni państwo, no i jemu to się chyba spieszyć nie będzie, żeby wbijać te bile. Na spokojnie podejdzie, obejrzy, no właśnie. Zatem brawo dla Huberta Łopotki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym pojedynku.